Myślę, że więcej zabrałeś, czy więcej, Ten twój miś, tu głową butelki szukał. Daj spokój, tragedia. No przecież to przegrałeś na jednej bramce. Butelki szukałeś ty tam. No sędzia mu trzy razy zwracał uwagę. Słuchaj, przecież ty boksowałeś to... Trzy razy mu zwracał uwagę, że za nisko głowa ty. Ale Kasiu, co to było? I zobacz, jeszcze Rafał z Krzysztofem, jak mnie zrobili. Niebieskie te, a sędziowie, dlatego nie wiem, czy składać protest, bo czerwony, nie? Składaj. Myślę... Na czerwono głosowali, no to wiesz. A mi niebieski dali. Kasiu, ale przecież... Czerwony Kasiu, wygrał. Ale przecież ty się znasz na boksie. No właśnie, no to wiesz, że nie, przecież wiesz, że w ogóle nie wygrałeś tej on czym wygrał? Przegrałeś ją do innej wygrał? Tym, że był trzeźwy pierwszy raz, tylko żebyś go nie wypuścił pijanego do samolotu znowu. Spokojnie, do rodziny śpij jedzie. Spokojnie. 7:10 no. Odlatuje. No to żebyście nie chlali, tak jak ostatnio. A kto chlał? Chyba nie ja, nie? Ja też nie. A, no to super. Co uważasz, że ja chlałem? A nie chlałeś? Nie. To super. Ja nie chlałem. No już słyszeliśmy. No, to dlaczego mówisz, że chlałem? Spytałem. Mówisz, że nie chlałeś. Powiedziałeś, stwierdziłeś, że chlaliśmy. No. Ja ci odpowiadam, że nie chlałem. No, widziałem was, jak tak innym krokiem chodziliście po hotelu, że no... Nie, wątpię, że nie ja nie chodziłem, ja wypiłem dwa piwa i poszedłem spać. Przed chwilą powiedział, że nie chlał. Ale to co, dwa piwa to jest chlanie? A to jest picie alkoholu, czy nie? Dwa piwa to jest chlanie, twoim zdaniem? To jest picie alkoholu, czy nie? Chlanie to jest potocznie mówiąc, czy piłeś alkohol, czy nie. Nie wiem, no ja myślę, że jest różnica minimalna między piciem dwóch piw a chlanie. Aha, dla ciebie jest różnica. Dla mnie, no dobra, jak no. Pijesz alkohol, to pijesz alkohol, po prostu. Nie ma różnicy, czy jedno piwo, czy dwa. Tak, piłem miękkie... Jak zrobisz, po jednym piwie wypadek i pierdol... dziecko, no to i tak jesteś pijany i za kierownicą. Ja nie jeżdżę po prostu. A ja nie mówię o tobie, że jeździsz. No, no to jest. Mówię tylko, że nie ma różnicy dobra, to dla policji. Poopowiadaj chłopakom, no. Że wygrałeś walkę i powodzenia. Powiedziałeś, że to czemu dostał trzy razy do trzeciej rundy go znokautuje. Czemu dostał trzy razy ostrzeżenie? Co ty powiedziałeś, że do trzeciej rundy no, go znokautuje? No a ty on mówił, że mnie znokautuje po dołach. Nie, a ty, że do trzeciej. No. No tak, i ja umiem się przyznać, a ty nie umiesz. Ale poczekaj, ja umiem się przyznać, że za bardzo się skupiłem, żeby mu pokazać, że doły. Ale poczekaj, jakie ostrzeżenie? Kto dostał ostrzeżenie? On. Od kogo? Znaczy nie dostał ostrzeżenie właśnie, To dostał czy nie dostał? No sędzia mu kilka razy zwrócił uwagę, że dostał ostrzeżenie głowę, czy nie dostał? Za nisko głowa. Słyszałeś, byłeś blisko. Byłem, ale w czym za nisko? Że balansujesz? W boksie. No sędzia mu zwrócił uwagę. Ale dostał ostrzeżenie czy nie? Fakty. Dostał czy nie? Sędzia mu zwrócił uwagę. Dostał ostrzeżenie? Ty słyszysz czy nie? No słyszę. Co, dostał czy nie? Ma manipulacyjne teksty, to wiesz, nie, tam no, Tuskiego, słuchaj, kurwa. No, słuchaj. Bo o kurwa, słuchaj, wielki kurwa elokwent. Słuchaj, nie Borek ma, przyszedł i kurwa nie będzie kurwał mi tu. Słuchaj, nie ma większego... Podpisuje się kurwa na swoim kanale Borek, a potem pi***oli do mnie, ty Borek do mnie nie będzie. Nie ma większego manipulanta od ciebie. Od ciebie chyba. Nie, od ciebie. Od ciebie. Od ciebie. Te monologi kurwa na konferencji, jak zajebałeś, 20 minut ty. Nie, pytanie no. Było inne, które słuchaj, to nie mogły być monologi, tak, bo cały czas mi przerywałeś. 20 minut monolog. Coś jeszcze? Nie, idź pić piwo. Tylko pamiętaj, żeby Tomka nie wysyłać do samolotu. Dwa maksymalnie, pamiętaj. Słuchaj, ja sobie mogę pić tyle piw, ile mi się podoba. Jestem dwa dorosłym maksymalnie. Człowiekiem. A ty nie będziesz mi mówił. Dwa maksymalnie, nie powiedziałeś mówił. Dwa maksymalnie, to dwa. Ja ci powiedziałem, że wypiłem dwa piwa wtedy, kiedy ty uznałeś, że my klaliśmy. I dzisiaj też, żeby nie było więcej niż dwa. Ale zazdrościsz? Bo głupoty robicie. Zazdrościsz? Potem robicie a głupoty. A zazdrościsz? Nie. My robimy głupoty? No a kto? Opuszczasz swojego zawodnika? I afera na całą Polskę? A przecież to jest mój syn? Kończy się walka, on sobie robi... Zawodnik, ja mówię, czy puszczasz swojego syna, czy puszczasz swojego on zawodnika. On ma 47 no i zobaczcie, lat. Kto tu manipuluje? On ma 47 ty, lat, manipulant, robi co kurwa. Chce. No tak, jesteś starszy manipulant, ale ja bardzo dobrze czytam manipulację. Ja nie jestem więc manipulatorem. Więc ty mnie nie zmanipulujesz. Ani nie, ty mnie. Nie zagrasz słownie. Ani ty mnie. Bo ja złapię każdą nie. Twoją gerkę. Ani ty mnie. No. Powiedziałem, słuchaj, nawet doceniłem twoją gardę. Mm-hmm. Nawet doceniłem się twoją no, gardę. To nie widziałem. Naprawdę była dosyć szczelna. No, bardzo szczelna. No jakbyś się otworzył, tylko... to byś padł. Tak, jakbyś się otworzył. Że to jest równe jak zmarszki po 60. No. Nie przeklinaj. Mateusz, nie wypada, młodsi ludzie tu są. Daj Kasio, jakiś przykład, Kasio, tak? Daj wracaj jakiś z pokoju do domu. Daj jakiś przykład, wracaj, a nie przeklinać. Słuchaj, wracaj zawsze do domu, pewnie miał powodzenia ci szacunek, życzę. Na razie. Szacunek na każdy razie. Miał. To jest ważne. To jest ważne. I to się powodzenia, jest walcz tam. Ręka uciśnięta, dobrze, elegancko. No dlaczego ja Mateusza nic nie miałem, to on do mnie wyjechał, że Borek. Słuchaj, chcieliście trochę mini-show, to dostaliście. Chcieliśmy, mamy dymy, dokładnie. Kawy, herbaty.